Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku koło fortuny zdecyduje, kto musi zbudować daną rzecz na osiedlu tostowo. Jest ze mną dzisiaj Milki i mamy dzisiaj koło fortuny. Dzień oczywiście dobry. Oczywiście no, nas tu dobra, się ja się dopiero no, witałem, okej? Okay? No też chcę się przywitać z moimi widzami. To dobrze, to przywitaj się. Cześć. No. Tam jest tyłu koło fortuny, ale widzowie, skorzystamy z takiego w internecie, bo po prostu łatwiej będzie nam to losować tutaj, niż tam teraz na tym kole fortuny zapisywać wszystkiego. Więc szybkie losowanie, uwaga! Co w takim razie musi zbudować Emilia? Mamy tutaj 6 różnych propozycji, jest to basen, pomnik, kowal, wieżowiec, oczko wodne i studnia. Co wybuduje Emilia? Właśnie się dowiemy teraz. 3, 2, 1, 0, pum! Dobra, uwaga, chwila prawdy. Co Emilia będzie musiała zbudować? Oczko wodne, oczko wodne, oczko wodne. Jest dobrze, jest Hit? Dobrze, nie jest najgorzej. Może tak, być? Tak, bo jakby był wieżowiec, to już za dużo po prostu budowania na wysokościach, więc cieszę. Ale się, jak że na wieżowiec. Farcie, tak kurczę, milimetr, milimetr. No, idealnie. Dobra, idealnie. Więc teraz ja losuję. Co w takim razie muszę zbudować? Ja, uwaga, koło fortuny zadecyduje. Już w sumie oczko wodne nie może być, mogłem go wywalić. Ale dobra, i teraz pewnie znowu będziemy mieli oczko wodne. Uwaga, no, nie, nie, wodne. Jest, uwaga, uwaga, uwaga. Pomnik! Dobrze, no pomnik może być. Ja w sumie mam kilka pomysłów na pomniki, więc git. W takim razie ty budujesz oczko wodne, ja buduję pomnik. To się w sumie trochę łączy. Ja w sumie mógłbym zbudować pomnik nad oczkiem wodnym. Nad oczkiem wodnym, no. Ej, ale połączyło nam się. Ej, ale dobra. Ty musisz wybrać miejsce na moje oczko wodne, ponieważ ty tutaj jesteś architektem, więc ja nie wiem, gdzie mam to zbudować, a ja nie. Nie, to ty jesteś architektem, ja jestem sołtysem. No właśnie, w sensie ty jesteś po prostu gościem, który powinien wszystko rozkazywać, więc gdzie mam zrobić tak, oczko wodne? Więc bierz się do roboty. Dobrze, Emilia, w takim razie musimy wybrać, gdzie oczko wodne, gdzie co wszystko. No tu jest już jedna woda, więc nie ma sensu robić kolejnej no tutaj w tym miejscu. Tak myślę. Ja bym to połączył. Ja bym połączył zrobienie jakby pomnika razem z oczkiem wodnym, nie? W sensie, że będzie jakby taki, że tak jak tutaj ta kura jest, ta głowa, to tak, żeby przed tym było to oczko. Aha. I może to jakoś będzie wyglądało. Tutaj tylko, chcesz oczko, tak? Znaczy nie, że tu, tylko tak jak, żeby to wyglądało tak jak jest ta głowa, żeby ta głowa jest niby tym pomnikiem, a tutaj przed tym to oczko. Dobra, to patrz, bo ja mam fajne miejsce w sumie. Dawaj. Tam z tyłu nic nie ma, co nie? Między domem Steve'a, a tym czarnym po prawej. Mhm. Tylko tutaj ja już mówię, bo to jest na przyszłość plan, żeby tutaj no zrobić wiem, do kopalni, nie? Tą, no. A jakbyśmy zrobili w tym miejscu, żeby to oczko było tak troszeczkę też na górze, no nie? Ja chciałem też, żeby ono było dobrze widoczne. Tak tutaj, żeby ono było tak spadało tutaj i tutaj byłoby po boku po prostu to oczko. Aha, w takim sensie. I pomnik sensie. Wtedy mógłby być na przykład tu. Czekaj. O, no kurde. Nie mam wchodzić, tu. Okej, okay. No to nie jest głupi co pomysł. Co myślisz? Jest okej? Okay? Może być, no. Czyli tu no to tu będzie fajny widok nawet na ten pomnik. Może być, no dobra, tak czyli myślę. W tym miejscu pomnik buduję. No to w takim razie ja idę sobie przygotować itemy i lecimy z budowaniem. Ja pomnik, ty... ten, jak Water to się nazywa? Eye. Water Eye. Okay. Nawet chyba tak nie jest po angielsku, ale będę udawać, że... No dobra, nie jest, może tak się nazywać. Dobrze, widzowie, a więc minęło troszkę czasu, przygotowałem sobie wszystkie itemy, które są mi potrzebne do zbudowania pewnego pomnika i będzie to pomnik golema. Jeszcze nigdzie nie widziałem pomnika golema, widziałem go na YouTubie, więc też nie będę ukrywać, wzorujemy się na pewnym schemacie, który już jest jakby w internecie i po prostu zbudujemy podobny pomnik tutaj. Czy będzie taki sam, czy będzie podobny, nie wiem. Patrzyłem, jakie tam itemy są potrzebne, wziąłem sobie te same, żeby po prostu takie coś zrobić i teraz po prostu co? No rozwalam tą skrzynkę, bierzemy sobie to wszystko i lecimy, zaczynamy budować. Jak ci tam idzie, Emilia, przygotowywanie oczka wodnego? Świetnie, przygotowałem już te oczko wodne. Ty, tylko ja bardzo, to jest jakby, to będzie musiało być bardzo duże oczko, wiesz? Czekaj, bo przeszkadzasz mi. Co ty robisz? Leżę. Ty machasz ręką i leżysz. Tak. Dobra, czyli chcesz większe to oczko wodne? No, no bo inaczej, to trzeba wszystko dopasować do tego golema, nie? Ogólnie golem no, musi jakby tak... musisz powiedzieć, ile on tam ma. No właśnie, dlatego czekam, aż się po poradniku pokażę, jakie on ma rozmiary. Dobrze, widzowie, troszkę to zacząłem budować tak, żeby to wyglądało. Jakoś tak mniej więcej to na poradniku wygląda. To oczywiście powinienem bardziej mieszać jakby z innymi blokami, ale na razie chcę to zrobić tak, żeby mieć po prostu jakiś zarys, a później będę to jakoś ulepszać. Jo, jak to wygląda, ja się na to nie patrzyłam w ogóle teraz. No, ej, ja tutaj klawę troszkę, mega. Troszkę w ciszy to robiłem, bo się musiałem skupić. Coś wiem. Takiego. No i teraz to muszę tutaj zamurować jeszcze od góry, więc tak, jest plan.
To oczywiście widzowie, tak, na razie... Ja też się staram, widzowie, ja też fajnie. A jak tam ci idzie? Fajnie, ja teraz podmieniam ten dirt w jakieś różne inne rzeczy, żeby to fajnie wyglądało. Okej. Okay. Fajnie. No, a ja tutaj teraz robię głowę. Przynajmniej się staram. Co się będę się starał. Tylko to jakichś innych itemów się robi. I to teraz już tutaj mnie, że tak powiem, lekko straszy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Coś takiego. I tu są dwa przerwy, dobra. To jest coś takiego. Ja nie mogę, tu się teraz twarz zaczyna robić. No nie, no to jest tak, ale ja muszę zobaczyć, jak to wygląda z daleka. Spoko. Ej, dobra, no zaczyna to jakoś wyglądać. Mhm. Ale nie, totalnie mi to na razie przypomina golema. To wygląda jak ten robot z tego, Hero 5, coś takiego, taki biały i ta była taka bajka. Tak, tak, coś Emilia. Taki okrągły, no kurde, wiesz o co chodzi, była taka bajka. Sięgam ci, wygląda jak ten robot, taki biały, duży i tam był taki chłopczyk i to było coś tam chyba Hero 5, nie wiem. Tak, Benten. No nie. No, wiesz co, dobra. No co? Smol się? O nie, nie będziemy takich wulgaryzmów tutaj używać. Wulgaryzm na Śląsku, smol się. Dobra, ja tą głowę robię, tylko tu mi nie pasuje, że mi się skończył ten kwarc. Ja to muszę tak jakby bardziej zróżnicować chyba, żeby ten kwarc odzyskać, bo to totalnie mi teraz nie pasuje. To jest jakieś dziwne. Dobrze, jesteśmy teraz na takim etapie. No zaczyna to wszystko, że tak powiem, nabierać tempa. Jak widzicie, zbudowałem głowę, troszkę to trwało, ale jest to, kurczę, że tak powiem, no w miarę wyglądające. Staw tutaj zaczyna się coraz lepiej prezentować. Czy ty nie możesz właśnie powiedzieć jakieś słowa właśnie o moim stawie, jak ja się tutaj starałam przecież, a ty... Słuchaj, to... Staw to zaczyna tylko się tło. Prezentować. Excuse me, przecież to jest piękne. Ale staw, no ale to jest tylko staw. Wiesz co, sam jesteś tylko staw. Tu jak widzicie, mam jeszcze skończone z tej strony. Ale nie, wygląda to coraz lepiej. Ogólnie strasznie ciężko się skupić na prowadzeniu filmu i jakoś budowaniu tego. Więc dlatego tak mi troszkę to nie idzie, ale... Wiem, dlatego ja się na przykład nie odzywam od 20 minut. No na przykład tak, no, teraz ja tak po prostu głośno zacząłem mówić i Emilia nagle się obudziła. No, ja się wystraszyłam, bo ja tam nie, ej, naprawdę to zaczyna dobrze wyglądać, przyznam szczerze, no. Naprawdę, że tak powiem, Emilia, ty jednak co nieco, coś tam potrafisz. Coś tam potrafisz. No, potrafisz, potrafię. Jożek, potrafię wszystko. Czekaj, ja to muszę zobaczyć stąd. Uwaga, jak to tu wygląda. Uy! Kurde. Jak to cię prezentuje? No. No, golem świetnie. No, ej. No nie, no bardzo fajnie. Mi się wydaje, że to będzie całkiem ciekawie to będzie wyglądało. Nie wiem jak Steve, tylko będzie miał stosunek do tego, że mu troszkę za chatą tutaj, że tak powiem, jakiegoś golema wybudowaliśmy. No ale mam nadzieję, że zaakceptuje ten przebieg zdarzeń. Musi zaakceptować. Nie ma innej opcji. Dobra, no to ja, że tak powiem, kontynuuję. Tu chyba powinno być tak zrobione, ja to teraz tak patrzę, że chyba ten golem powinien to być taki grubszy, a te ręce ma strasznie chude. A to jest jednak Guardian. Dobra, buduję dalej widzowie. Ja już, że tak powiem, to już chyba nie jest jakiś, że tak powiem, to jest już etap taki, można powiedzieć, że prawie że końcowy, więc pewnie za wiele tutaj, w ogóle strasznie mało chyba pokazałem tego, jak budujemy. Okropnie no. Mało widzowie, ale to po prostu tak, że tu się tak skupialiśmy, że masakra, to się nie dało. Prawda, ewentualnie... Być, że łatwo wybudować taki, kurde, piękny staw jak ja ten. Ja już czuję, jak to będzie obciążało serwer, te wszystkie haszcze. Przestań tak mówić, dziejku, w Minecrafcie normalnie są haszcze, a ty narzekasz cały czas. No dobrze. Tu jak widzicie, troszkę teraz, że tak powiem, zrobiłem z tą głową, że tu faktycznie są gdzieś te takie kości, ale tu jeszcze na dole muszę to bardziej zróżnicować, bo za mało tego jest. No a trzeba, że tak powiem, zrobić to tam. W ogóle nie wiem, po co ta wełna była, na poradniku tam była wełna. Dlaczego? Nie wiem. Nie wiadomo. Nie wiem. Nie wiem. Dobra, budujemy dalej. Dobrze widzowie, po wielu mękach udało nam się dojść do końcowego etapu. Jak ci się podoba? Racja. Mega mi się podoba, serio. Mi się wydaje, że świetnie. Ten pomnik razem z tym stawem tworzy jedną całość. Też tak uważam. Zgrywamy się świetnie. Jak nóż i widelec. No tak. No, no i co? No i tyle. Nie wiem, co wam tu więcej powiedzieć na temat tej budowli. Mi się podoba. Ja jestem zadowolony, fajnie, koło fortuny zdecydowało. Mamy pomnik, mamy stawik, fajnie. O kurde, co tam wyszło z tego. Tam jest kąpie się. Okej, ściągnięty. Wydaje mi się, że teraz zaczyna to nabierać jakiegoś tutaj, że tak powiem, kolorytu.
Mhm. I naprawdę ładne to jest, tylko szczerze mam troszkę wrażenie, że strasznie z tyłu jest tak i nie widać go dobrze. No racja. Że wszystko jest, go zasłania, nie? Że tak naprawdę... Steve'a po prostu, dom Steve'a rozebrać i wtedy będzie gigant. Dom Steve'a rozebrać. No nie no, jak tu się idzie stąd, no to widać to w sumie, fajnie to widać. Tutaj jest git, stąd, ale... No ale jak się z drugiej strony wchodzi, też widać? Myślę, że coś tam widać. W sumie tak! Ej, dobra! W sumie to jest strategicznie dobre miejsce. Nieważne, z której strony wejdzie, zawsze go widać. No to w sumie, czemu to uznałem za złe miejsce? No nie, dobrze, jest git. Dobrze, fajnie to wygląda. Dajcie znać w komentarzach, widzowie, co wy sądzicie na temat tego posągu. Dzisiaj taki odcinek, no my to budowaliśmy mega długo, ale nie nagrywałem wszystkiego, no bo przecież byśmy tutaj zastygli ten. A jeszcze inne rzeczy nie zrobiłem, teraz widzę, jak to wygląda. Tutaj tu jeszcze na górze muszę pół płytki dać. Nie dałem tego, zapomniałem. No dobra, no jak widzicie, tyle tu się dzieje, że zapomniałem co zrobiłem, a czego nie. No w każdym razie to by było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o tym posągu. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pozdro, elu! Bye.